Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w roku 2019, mamy nowy rok, także mam nadzieję, że wszyscy świetnie się bawili. Ja to nagrywam dzień po Sylwestrze, więc... Też kto ostatnio oglądał odcinek wie, że wygraliśmy drafta, otóż zwrócił się on nam bodajże, nawet nie jestem pewien, ale chyba nam się zwrócił, mamy całe 33 tysiące końców, więc myślę, że jeszcze na spokojnie nam starczy na parę draftów, możemy zaczynać. Także koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z FIFA 19, a my możemy startować z draftem. Znowu będziemy szukali sobie jakichś fajnych ikon, trzeba mieć fajną formację, nie mamy fajnych formacji, ale możemy sobie wziąć 5-2 do wyboru. A jak jest skrzydła, to może ktoś fajny wypadnie, więc zobaczmy, czy będzie i... No jest to Overmars, tak, jest to ikona, ale on jest chyba najsłabszą ikoną z wszystkich tutaj, więc no, no niech będzie Overmars, no dobra, no już niech będzie. Chciałem ikonę, to mam ikonę, więc może jeszcze jakaś tutaj, nie, ale jest Depay, okej. Okay. Nie słyszę, la. Holenderski duet nam się zrobi, może tutaj naprawię skrzydło Bale, o kurde, Messi, to chyba najlepsza wersja Messiego bodajże. Ale to jakoś fajnie wygląda, no to na SP może coraz lepiej, jest jeszcze Rakitic i Kante. Nie, więc to wezmę Rakiticia, bo on widział silny link z Messi. Dobra, na razie jest niespodziewanie, bardzo dobrze, bardzo fajne karty. Jeszcze Aleksandro, wow. Pique, o tym mówiłem, Gerard Pique wchodzi tutaj. No i obok niego może jakiś Ramos, może jakiś Van Dijk, Chiellini. O, Chiellini będzie fajne, bo on tutaj będzie ładnie się zgrywał w Sandro. No dobra, no na razie jest, naprawdę powiem wam, nie mam powodu do narzekania. No i na bramkę, nie wiem, Ter Stegen? Albo De Gea. O kurde, jakie karty tu lecą, przecież no halo. Mamy 88 ratingu, nie wiem jaki jest rekord na razie drafta, ale no jesteśmy naprawdę wysoko, jeśli chodzi o tego drafta. No i dalej, mamy Azpilicuetę, który również nam się chyba przyda. Przyda nam się, ponieważ możemy zrobić tak, że plus 3 do zgrania. No i na obronę, nie wiem kto na obronę, no Titi byłby dobry, wiecie co, Titi byłby dobry. Musiałby być chyba jakiś napastnik, jakiś dobry, jest Rodriguez, jest też Kante i Casemiro. To także ostatnia karta przed nami, może jakaś ikona na samo zakończenie, nie, ale jest. No dobra, no mimo, że jest tylko jedna ikona, taka, no nie oszukujmy się, chyba najgorsza ikona, to naprawdę draft wyszedł całkiem spoko. Nie ma co prawda 100 zgrania, ale myślę, że każdy na swojej pozycji jest w miarę dobry, taką mam przynajmniej nadzieję, że tak to wyjdzie. Także w sumie ciekawa sprawa, trzy nasze najlepsze karty są z Ligi Mistrzów, także Messi, Rakitic oraz Dawid De Gea. Pierwszy mecz przed nami, zobaczmy czy będzie dużo ikon, czy nie będzie dużo ikon, nie, jest tylko Zanetti, ale jest cały Premier League. Dobra, Depay, to było żałosne z mojej strony. Overmars, nice, Rakitic, a tam cię widzę Messi, widzę cię, ale... No, no właśnie. Mój pies ma dosłownie cały dzień, żeby jeść cokolwiek chce i akurat jak zaczynam nagrywać, to musi teraz jeść, także dzięki przyjemne. O nie, o kurde, Bele, Lingard. Skąd ty się wziąłeś? Dobrze, De Gea, ale jeszcze tu jest niebezpiecznie. Dawid Silva, co ty robisz? Depay, dobre zagranie, tylko musi dobrze Leo Messi. Nice, dobre zagranie. Leo Messi w pole karne, zejdźmy sobie na lewą, ale mamy piłkę po raz kolejny, także taki jest plus. Messi na lewą nogę, finezyjny strzał, no i to musiało wpaść. Leo Messi na 1-0, bo jak żeby inaczej. Sala, pole karne, nie w ten sposób. Jeszcze jest tutaj William, który to może strzelić. Jezus Maria, techniczny strzał, to już dobrze wiecie jak to się kończy, ale na szczęście nie tym razem. Depay, mam pomysł, tak? Tak. Dupa. Depay, co dobre, tu zrobisz? Ruletka, myk i 2-0. Po prostu 2-0, to co tu zrobił Depay, to naprawdę... Nice! Nie jest tam obrona zrobiła naszego przeciwnika, ale najważniejsze jest to, że Depay wykorzystuje takie sytuacje. Mamy 2-0 do pierwszej połowy, także no jak najbardziej takie coś przyjmę. Depay, świetne zagranie, Rakitic, że będzie 3! Nie będzie 3. No i dobra, do pierwszej połowy wygrywamy 2-0, także w miarę pewnie. Statystyki takie nawet zacięte wam powiem, no mimo wszystko my wygrywamy, to jest najważniejsze, więc spoko. William, lewa strona, William, tu się robi niebezpiecznie. Depay, ładnie, trzeba teraz zejść, to miał być... To miał być fake shot. Ale to zrobiłeś, ale żeś to gościu zrobił, to może być zaraz zakończenie tego meczu. Ajajaj, tak blisko, ładnie De Gea, ale Depay też dobry strzał. Depay! Kurde, Bele, ja już to w bramce widziałem, jak ten Depay jest odpalony w tym meczu, naprawdę. Messi zejdziemy sobie na lewą nogę. O Jezus Maria, Leo, coś ty zrobił. Mares, prawe skrzydło, jak tu dośrodkował fikuśnie, nie? Tym razem. Overmars, kurde, jak to leciało. O, ale tam leci Messi, leć, dobrze, jesteś szybszy niż Davis, na pewno jesteś szybszy. Tylko w polu karnym jest tylko, kurde, Overmars, to mi niezbyt pasuje, jest też Depay i Over... Rakitic,
I 3-0 i dziękuję bardzo. I to już jest po meczu. Leo Messi, prawe skrzydło. Co z tego wyjdzie? No myślę, że może to zejść. Faul! No przecież tak się nie robi. No i koniec spotkania, wygrywamy 3-0, także oczywiście wszystko zgodnie z planem. Pierwsza runda za nami. Nie wiem nawet czemu Rakitic został zawodnikiem meczu. No dobra, może być i tak. W każdym razie najważniejsze jest to, że wygrywamy pierwszą rundę. No i lecimy dalej. No i druga runda przed nami i mamy tutaj znowu większość Premier League w połączeniu z Petitem, także gramy na razie z co najmniej jedną ikoną. No dobra, no skład taki, no pewnie będą zmiany, mi się wydaje. Okej, także... To było dosyć szybkie. Najlepsze to, że to jest Hernandez, który prawdopodobnie zaraz po tej akcji zejdzie z boiska, więc... Okej, tak to się zaczęło. No Messi, Rakitic, tu jest Depay. Spróbujmy może tak uderzyć. Rufier broni, no. Rzecz niesłychana. Tymczasem jeszcze Cristiano też będzie schodził na prawą. Cristiano, on też może na lewą. I Overmars, dobrze, o to właśnie chodziło. Overmars. I myk z lewej nogi. I... Nie będę dochodził do tego, jak to zostało obronione, ale okej, jeszcze jest Rakitic, opanował piłkę, dośrodkowanie, Depay, no to już musiało wpaść, piękne dośrodkowanie, jeszcze lepsza główka i 1-1. Neymar się uwalnia, mi się to podoba, ponieważ Neymar jest bardzo niebezpieczny, jeszcze jest Aguero i znowu Neymar, ale czemu ta piłka jest przyjęta, Jezus Maria. Depay, ładne zagranie do Overmars, trochę z przypadku tam była, spróbujmy uderzyć, Overmars, ależ blisko, kurde no, ale teraz źle wybiegłem tym Sandro, tak się nie powinno robić, Alvinku, Neymar, Ronaldo, oj to będzie gol, to będzie obrona, okej, nie wiem. Czemu Ronaldo nie uderzył mocniej, ale jest rożny Trippier. Tam jest też Ronaldo na krótki, no i... O tym właśnie mówię, no Ronaldo to jest po prostu Cristiano Ronaldo. Neymar, oj tu może być bardzo źle, bo jest znowu Aguero, tam pewnie szukał Ronaldo. No właśnie do niego zagranie, nie to był sorry Aguero. To zmienia faktu, że jest Ronaldo źle, okej, dobra. No i do pierwszej połowy niestety przegrywamy 2-1. No w statystykach był nasz przeciwnik troszeczkę lepszy. Nie mam co bardzo zmieniać, no mam nadzieję, że ten skład to mimo wszystko da radę w tej połowie, no bo niestety ten przeciwnik jest troszkę lepszy niż ostatni. Depay, zobaczmy, Depay, dobrze, tak to jest Depay, ależ co zrobił Memphis Depay, proszę państwa, jak nam się odpalił w tym drafcie, nice, dobra, no ładna akcja, powiem wam, że tutaj świetnie z ruletką oprzedł sobie Untidiego, z tym, że tu jeszcze jest Neymar oraz Aguero, którzy zaraz pewnie zejdą sobie na prawą nogę, tak jak teraz, i to był błąd, ale jeszcze jest dobitka, może być Messiego, nie, Cristiano, oj, tu jest Messi, który ma mnóstwo miejsca, nie, Jezu, jeszcze w złą stronę się bramkarzem ruszyłem, kurde, bym fajnie, że uderzy technicznie, no to proszę bardzo, Messi, lepszy jest Messi, ja myślałem, że... Faktycznie miał informa, ale ząk. No dobra, no niestety przegrywamy. Messi tutaj ładnie nas objechał niestety. A jeszcze mamy Depaya, który może znowu Depay broni Rufier. Okej, to było co najmniej podejrzane. Tu nie ma spalonego. Kurde, Ronaldo sam na sam praktycznie. A jednak nie, bo dogoniliśmy go. Cristiano będzie pewnie szukał prawej nogi. Dobrze, Umtiti, nice. No i myk, zagranie do Overmarsa. Tak, tylko przyjmij Overmars. Leo Messi, niebezpiecznie tu się robi, bo jeszcze tam jest przecież Neymar. Co? Co jest grane? Czemu Neymar wygrał łówkę z Aleksem Sandro? Niech... Tak nie powinno być. O kurde, no to teraz ładnie panowie pokryliście. No i to jest gol. Ja pierdzielę, no przecież tak nie można zostawić Ronaldo bez krycia. No szanujmy się. Może jednak bramka kontaktowa. No zobaczmy, Leo Messi przyjmuje sobie na piłkę, na skrzydle. Wszystkich tu sobie ominął jak chciał. Leo Messi, może jednak strzał zablokowany. Mamy już drożne. O, już teraz tam problem z kryciem. No widziałem, jak już wszedłem źle. Messi, niebezpiecznie się robić. Będzie 3? Nie będzie. Leo Messi, może jednak... Jeszcze strzał, Depay! Oj, Depay, no niestety, ale to była setka, bądźmy szczerzy. No nic, no już nie chcę wpaść, to nie chcę, już... Niestety. Jakby on sobie teraz pograł ze mną, masakra. Spalony. No i 5-2, także zostałem w momencie tak zgwałcony, że aż mi się przykro zrobiło, naprawdę. Przegrywamy niestety 5-2 w drugiej rundzie drafta, przeciwnik był lepszy. Nie będziemy się oszukiwać, no po prostu przeciwnik zmiażdżył mnie totalnie w tym meczu. A szkoda, powiem wam, bo fajnie się tym Depayem grał, naprawdę, mega karta. Jeżeli kogoś stać, to raczej warto wypróbować, bo ten Depay, no daje radę, powiem wam. W pierwszej parce oczywiście nie ma totalnie nic, ale to są paczki za 5000 końców, więc nie będę na nic specjalnie. O, jest kotwica, proszę bardzo, to mówiłem, kotwica jest warta chyba z 1000 końców co najmniej. Fajnie byłoby zobaczyć jakieś ekrany, powiem wam, nie będę w sumie nic się spodziewał, bo to wiadomo paczka za 5k, no ale może jednak jakieś coś, jakaś niespodzianka. O, czy to są ekrany? To są ekrany, co tu się stało? To jest co prawda Keita, ale potem było podejrzanie zimne. Jeszcze 1000 końców, i chyba próbuję nam troszeczkę zwrócić tego drafta, także dziękuję bardzo. No i ostatnia paczka przed nami, 24 karty, tylko 3 rzadkie, no ale może jednak się nam poszczęści, może coś jej nam da, nie będzie to walkout, nie będą to ekrany, nawet nie będzie świecącego zawodnika, także... Okej, słuchajcie, tak więc to było na tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostaw koniecznie łapkę w górę, jeżeli film się spodobał, no i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z FIFA 19 na tym kanale, trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.